słyszeliście, że i pracowników seminarium redemptorystów jest w Tuchowie, słyszeliście. 21 października, poniedziałek. O godzinie 12 msza święta w intencji kobiet z udziałem matek, wdów, a zwłaszcza teściowych pod przewodnictwem księdza doktora Dariusza Żurańskiego, proboszcza parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu z udziałem parafian. O godzinie 18 msza święta w intencji mężczyzn z udziałem ojców, wdowców i teściów pod przewodnictwem księdza kanonika Wojciecha Miszewskiego, proboszcza parafii świętego Antoniego w Toruniu z udziałem parafian. 22 października, wtorek, dzień odpustu. O godzinie 12 msza święta odpustowa pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Tomasza Pyty, metropolity Astany, z udziałem sióstr ze Zgromadzenia Najświętszej Marii Panny Niepokalanej oraz młodzieży i pedagogów z prywatnego liceum ogólnokształcącego w Szczecinku. Zaprzysiężenie kandydatów do bractwa świętego Jana Pawła II, wprowadzenie relikwii błogosławionej Marceliny Darowskiej i błogosławionej siostry Marii Ewy Nojszewskiej, lekarki. O godzinie 18 msza święta dziękczynna za dobrodziejów Radia Maryja, Telewizji Trwam, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu oraz Sanktuarium z udziałem różańcowych męskiej i żeńskiej pod przewodnictwem ojca Andrzeja Laskosza, kustosza Sanktuarium. Drodzy Państwo, był to program Dni ze świętym Janem Pawłem II, które przeżywać będziemy w naszym sanktuarium od 13 do 22 października. Przeżyjmy ten czas wspólnie w rodzinie Radia Maryja, dziękując Bogu za wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II. Przez TVP Info taśmy ze spotkania Neumanna z lokalnymi działaczami Platformy Obywatelskiej z Tczewa, które miało miejsce pod koniec 2017 roku w Gdańsku. W ujawnionych nagraniach z 2017 roku Sławomir Neumann zapewnił uczestników spotkania, że jego partia stanie murem za wszystkimi, którzy mają problem z prawem. Podkreślił jednak, że warunkiem jest członkostwo w jego ugrupowaniu. Do nagrań odniósł się m.in. wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Podczas konferencji prasowej mówił, że rodzą się wątpliwości dotyczące związków polityków PO i grona sędziowskiego. Bardzo niepokojące są słowa o gwarantowaniu przez pana posła Neumanna braku rozstrzygnień sądowych w razie kierowania przez prokuraturę aktów oskarżenia do sądu. Wiceminister dodał, że ujawnione nagrania zostaną wnikliwie przeanalizowane. Sławomir Neumann w rozmowie z polską agencją prasową powiedział, że ujawnienie rozmowy to odgrzewany kotlet, który ma służyć odwróceniu uwagi od bieżących problemów PiS. Dodał, że publikacja nielegalnego nagrania prywatnej rozmowy to brudna kampania. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Gdyby wybory odbyły się w miniony czwartek, z dużą przewagą wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość, informuje Onet, powołując się na wyniki najnowszego przygotowanego dla portalu sondażu Ibris. Na partię rządzącą swój głos oddałoby 44,3% wyborców. Wynik ten o prawie 3 punkty procentowe jest wyższy niż w poprzednim notowaniu. PiS mogłoby liczyć na samodzielną większość, otrzymałoby bowiem 253 mandaty. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska,
która otrzymała 23,4%. Główna partia opozycyjna zanotowała spadek poparcia o 2,2 punktu procentowego. Uzyskałaby 137 mandatów. Ostatnie miejsce na podium przypadło Lewicy, na którą głos według sondażu chce oddać 12% badanów. Badanych, co przełożyłoby się na 50 mandatów. Do Sejmu dostałby się też koalicja PO-PSL, Koalicja Polska, na którą zagłosowałoby 5,9% badanych. Dałoby to 19 mandatów. Poza parlamentem znalazłaby się Konfederacja. Niemal 10% badanych nie wie, na kogo odda swój głos. Jeden mandat przypadnie mniejszości niemieckiej. Badanie zrealizowano 2 i 3 października na reprezentatywnej próbie 1100 Polaków. Prognoza pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie 1 stopnia przed intensywnym deszczem dla południowej części województwa śląskiego i małopolskiego. Miejscami opady ze śniegiem w Tatrach powyżej 1000 metrów nad poziomem morza, samego śniegu. Wydano też ostrzeżenie hydrologiczne 2 stopnia dla Zalewu Szczecińskiego. Temperatura w dzień od 8 stopni na północnym wschodzie do 12 na Pomorzu Zachodnim i na Lubelszczyźnie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 5. Powtórka programu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Już niedługo będziemy latać do Stanów Zjednoczonych bez wiz. Prezydent Donald Trump podpisał dokument w tej sprawie. To oznacza, że ludzie z USA i ludzie z Polski będą mogli bardzo mocno podróżować w tej i z powrotem między naszymi krajami. Prezydent Andrzej Duda liczy zaś na to, że do Stanów Zjednoczonych polecimy bez wiz jeszcze w tym roku. Procedura dopuszczenia Polski do Visa Waiver Program ruszyła. Rozpoczęły się dwudniowe uroczystości pogrzebowe opozycjonisty i marszałka seniora Sejmu Kornela Morawieckiego. Świętej pamięci Kornel Morawiecki dla mnie był, jest i pozostanie i dla mojej rodziny bohaterem. Te jego przesłania ostatnie, że Polacy się pogodzili, jest najważniejszym chyba na dzień dzisiejszy. Afera wokół taśm z wulgarnymi i obraźliwymi wypowiedziami szefa klubu Platformy Obywatelskiej Sławomira Neumanna. Jak będziesz platformie, to będzie pełny gość. Jak Pogłoski będzie członkiem platformy i będzie naszym prezydentem, to będzie on drugi pracę życia. Jak jest poza, mam w dupie. To jest pokazanie cynizmu w podejściu do zasad takich oczywistych przyzwoitości, uczciwości. Odnoszę wrażenie, że Platforma Obywatelska po sprawie z 2015 roku, a w zasadzie 2014 i 2015 mówimy o taśmach Sowy, no niewiele się nauczyła. O tych i o innych wydarzeniach powiemy w pierwszym wieczornym wydaniu magazynu Północ Południe. Łukasz Sobolewski, kłaniam się i zapraszam. Polskie Radio 24. Będziemy latać bez wiz do Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA Donald Trump poinformował o przyłączeniu Polski do programu ruchu bezwizowego. O zniesieniu wiz dla Polaków Donald Trump poinformował dziennikarzy w Białym Domu przed odlotem helikopterem Marine One. Prezydent USA powiedział, że podpisze wstępne dokumenty, które ułatwią Polakom podróże do Stanów Zjednoczonych. Przyznamy pełne zniesienie wiz dla Polski. To oznacza, że Polacy będą mogli z łatwością podróżować w obie strony. Donald Trump nie wyjaśnił, od kiedy zniesienie wiz wejdzie w życie. Mówił jednak o tym jako fakcie dokonanym. Próbowano to zrobić od dziesięcioleci. Ja zrobiłem to w hołdzie dla Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych oraz w Polsce. Zniesienie wiz dla Polaków Donald Trump zapowiedział już podczas niedawnego spotkania w Nowym Jorku z prezydentem Andrzejem Dudą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda liczy na to, że do USA w programie Visa Waiver będzie można polecieć przed końcem roku. A na spotkaniu dziennikarzy z prezydentem był także Wojciech Cegielski. Witaj Wojtku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiedz proszę, co jeszcze mówił dziś prezydent?
Prezydent przede wszystkim dziękował Donaldowi Trumpowi za tę decyzję, za ogłoszenie tej decyzji. Dodajmy decyzji, która jest formalnie decyzją amerykańskiego Departamentu Stanu, a Donald Trump ją tylko ogłosił. To o tyle ważne, że te procedury są teraz tutaj kluczowe. Departament Stanu formalnie nominował Polskę do programu Visa Waiver, no i teraz ruszają procedury. Prezydent Andrzej Duda mówił, że tak jak zresztą słyszeliśmy, że jeszcze może to potrwać kilkanaście tygodni, zanim formalnie te wizy zostaną zniesione, ale cieszy się z tego, że jest już taka decyzja polityczna, bo to nie oznacza już czy, ale kiedy te wizy zostaną zniesione. Cieszę się ogromnie i jestem też za to wdzięczny prezydentowi Donaldowi Trumpowi, dlatego że przez wiele, wiele lat nam to obiecywano. Wielu prezydentów o tym mówiło i rzeczywiście odkąd przeprowadziłem z panem prezydentem Trumpem na ten temat dosyć długą rozmowę, on wtedy powiedział, musimy to załatwić, to musi być dokonane i Polacy muszą być zwolnieni z wiz, co się właśnie dzieje, z czego ja się bardzo cieszę. To wszystko, o czym mówił prezydent, to znaczy, że teraz właśnie ruszają te formalne procedury. Do Polski mają jeszcze przyjechać przedstawiciele Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych, a wszystko musi jeszcze przejść przez Kongres. No i stąd pojawiło się pytanie, ile to jeszcze może potrwać. Prezydent mówił, że być może będzie to kwestia najbliższych, no właśnie kilku tygodni. Być może do końca roku uda się tę decyzję już ostatecznie podjąć, w tym sensie, że Polska już wejdzie do programu ruchu bezwizowego, co oznacza właśnie zniesienie wiz, a w takim wystąpieniu, które ambasada amerykańska w Polsce umieściła w mediach społecznościowych, wicekonsul amerykańska Karolina Orton mówiła, że te procedury trwają tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Musimy wdrożyć pewne procedury administracyjne między naszymi rządami, zanim będziemy mogli ustalić datę rozpoczęcia tych podróż bezwizowych. Wdrożenie tych procedur może zająć kilka miesięcy. Nasze rządy ciężko pracują, żeby trwało to jak najkrócej. A teraz jak to wszystko będzie wyglądać w praktyce? Dzisiaj, jeśli ktoś będzie chciał polecieć do Stanów, potrzebuje, tak jak do tej pory, wizę w przypadku turystycznym i biznesowym B1, B2. Jeśli w momencie, w którym Polska przystąpi do programu ruchu bezwizowego, czyli te procedury wszystkie zostaną spełnione i strona amerykańska poinformuje, że to już, wtedy polscy obywatele będą mogli podróżować bez wiz, ale trzeba będzie po pierwsze zarejestrować się w systemie ESTA, to jest taki specjalny system właśnie dla obywateli tych krajów, które wiz nie potrzebują. Ta rejestracja kosztuje $14, jest ważna na 2 lata. Po czym oczywiście wiza to nie wszystko, bo amerykański oficer imigracyjny może oczywiście nie wpuścić daną osobę na teren Stanów Zjednoczonych. To są zawsze decyzje podejmowane indywidualnie. Natomiast z takim właśnie wypełnionym formularzem ESTA, formularzem internetowym i co ważne paszportem, który posiada chip magnetyczny, będzie można już wsiąść do samolotu do Stanów Zjednoczonych. Uwaga, zniesienie wiz w programie Visa Waiver, co też istotne dla tych, którzy podróżują w takich szczególnych wypadkach, dotyczy, tak jak już wspomniała i ambasador Stanów Zjednoczonych George Mosbacher oraz dyplomaci, dotyczy ruchu turystycznego oraz biznesowego nie dłużej niż 90 dni. Jeśli ktoś będzie chciał polecieć do Stanów Zjednoczonych na dłużej niż 3 miesiące, musi ubiegać się o wizę, tak jak w przypadku innych krajów, które tej wizy nie potrzebują. Wizy nie zostaną także zniesione w takich specjalnych przypadkach, na przykład na wyjazdy studenckie, czy chociażby dziennikarskie. O wizach, które stopniowo i konsekwentnie przechodzą do historii, opowiadał Państwu Wojciech Cegielski. Wojtku, bardzo dziękuję. Spokojnego wieczoru. Tymczasem w Poznaniu zainaugurowano działalność wysuniętego stanowiska dowodzenia amerykańskiej pierwszej dywizji piechoty. To efekt porozumienia między prezydentami Polski i USA zawartego 23 września. W Polsce docelowo ma stacjonować ponad 5000 żołnierzy amerykańskich. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przypomniał, że w tym roku obchodzimy 100. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Polskę i Stany Zjednoczone łączy partnerstwo strategiczne oparte na wspólnie wyznawanych wartościach, tradycyjnych więźniach przyjaźni i poszanowaniu wzajemnych interesów. To dzięki stale obecnym siłom i zdolnościom do ich dalszego, szybkiego wzmocnienia poziom bezpieczeństwa Polski i innych sojuszników w naszym regionie znacznie wzrośnie. Tym samym Polska ostatecznie przestanie być postrzegana jako państwo buforowe. Ambasador Stanów Zjednoczonych Georgette Mosbacher mówiła zaś podczas uroczystości w Poznaniu, że nasze relacje, a więc relacje między Stanami Zjednoczonymi a Polską, nigdy nie były bliższe. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia.
Radia 24. Premier Mateusz Morawiecki wraz z rodziną, a także najważniejsi urzędnicy państwowi oddali hołd Kornelowi Morawieckiemu. W sali kolumnowej Sejmu wystawiona została trumna z ciałem marszałka seniora. Oprócz rodziny zmarłego w uroczystości wzięli udział m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, marszałkowie Sejmu i Senatu Elżbieta Witek i Stanisław Karczewski oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Kornela Morawieckiego mogli pożegnać także mieszkańcy Warszawy, którzy licznie przybywają do Sejmu, by oddać hołd marszałkowi seniorowi. Świętej pamięci Kornel Morawiecki dla mnie był, jest i pozostanie i dla mojej rodziny bohaterem tych trudnych czasów. To, że żyjemy w tak wolnym jak teraz kraju, to dzięki temu człowiekowi i takim ludziom. Odszedł jeden z ludzi, który był naprawdę przyzwoity i który był autorytetem, a takich coraz mniej, i należy mu dać szacunek do jego przesłania. Ostatnie, że Polacy się pogodzili, jest najważniejszym chyba na dzień dzisiejszy. Powinien być dla nas wszystkich wzorem, znam jego dokonania, także dużo mu zawdzięczam i wszyscy Polacy również. Był dla nas wielką postacią, tak? No dużo się przyczynił dla Polski, może był troszeczkę jakby to powiedzieć ukryty, że nie był takim celebrytą jak większość ludzi, dlatego tutaj jestem. Chcieliśmy uhonorować w ten sposób marszałka seniora, uważamy, że to jest nasz obowiązek jako Polaków, żeby w takim momencie być i uczcić taką ważną postać w historii Polski. Do godziny 18 przy trumnie pełniona była warta honorowa. Później trumna została przeniesiona z Sejmu do Katedry Polowej Wojska Polskiego przy ulicy Długiej, gdzie rozpoczęło się czuwanie. Msza święta pogrzebowa Kornela Morawieckiego zostanie tam odprawiona w sobotę o godzinie 12, następnie o godzinie 15 na cmentarzu wojskowym na Powązkach będzie miała miejsce ceremonia pogrzebowa. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. TVP Info opublikowało treść rozmów szefa klubu PO-KO Sławomira Neumanna z lokalnymi działaczami Platformy Obywatelskiej z Tczewa. Nagrania pochodzą z końca 2017 roku, a dokonał ich lokalny działacz Platformy Obywatelskiej z Pomorza. Rozmowa toczyła się na zamkniętym spotkaniu w biurze Platformy Obywatelskiej w Gdańsku. Sławomir Neumann mówił m.in. o sytuacji urzędującego wówczas w Tczewie prezydenta Mirosława Popłockiego, którego działalnością interesowało się Centralne Biuro Antykorupcyjne. W tym kontekście odniósł się do wyborów samorządowych i wyborców PO. Chcą na wybory głosować ludzie, którzy się interesują, nie wiedzą, co jest, i będą widzieli w Polsce atakowanych niebiedzących prezydentów z akcami oskarżenia. W momencie w takim gronie zacnych ludzi, że nikogo nie ruszy nasz elektorat, teraz to wygląda, że to jest atak PiS-u, że zgodzamy. I pójdą jeszcze bardziej na niego. Tak to wygląda. Sławomir Neumann odniósł się także do wsparcia, jakiego Platforma Obywatelska udziela swoim politykom i działaczom. Pamiętaj, że jedna zasada jest nam świetna. Naucz się tego, jak będziesz o czymkolwiek w ogóle rozmawiał. Zawsze. Jak będziesz w Platformie, będę cię bronił w ogóle. Jak to Włoski będzie członkiem Platformy i będzie naszym prezydentem, to będzie się mógł w pracę życia. Jak jest poza, mam w dupie. Jak jest do wykorzystania, to wykorzystam. Jak nie, to nie. I komentarz do tego nagrania. Sławomir Neumann na opublikowanych nagraniach używa języka zbliżonego do języka mafii. To ocena wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kalety. Mówi wprost, że jeśli ktoś jest związany z Platformą Obywatelską, może liczyć na obronę totalną. Czyli krótko mówiąc, w razie powzięcia wątpliwości na temat działalności jakiegokolwiek polityka Platformy Obywatelskiej, działalności, która mogłaby budzić wątpliwości co do zgodności z prawem. I pan poseł Neumann informuje, że nie będą liczyły się fakty, treść stawianych zarzutów, waga stawianych ewentualnie zarzutów przez prokuraturę, ale sam fakt przynależności do Platformy Obywatelskiej. Sebastian Kaleta zapewnił, że ujawnione nagrania zostaną wnikliwie przeanalizowane. Chodzi o zapewnienia posła Neumanna, że sprawy dotyczące polityków tej partii nie spotkają się z rozstrzygnięciem sądowym, podkreślił wiceminister Kaleta. Niewątpliwie treść tych nagrań będzie wnikliwie analizowana, również pod kątem ewentualnej odpowiedzialności pana Neumanna, aczkolwiek tutaj za wcześnie, bo o tym mówi, bo przecież są w przepisach kodeksu karnego, które mówią o powoływaniu się na wpływy. I zasadne jest pytanie zarówno do kierownictwa Platformy Obywatelskiej, jak i pana samego pana posła Neumanna. Co się kryje, jakie ustalenia ewentualne za tymi słowami o gwarantowaniu braku rozstrzygania ewentualnych aktów oskarżenia przez sądy przed wyborami? Sebastian Kaleta dodał, że rodzą się też wątpliwości dotyczące związków polityków PO z sędziami.
Chciałbym zadać pytanie, z jakimi przedstawicielami sądownictwa w ostatnich latach spotykał się pan poseł Neumann, ponieważ wiemy, że ujawniono również nagrania ze spotkań polityków Platformy Obywatelskiej z niektórymi sędziami. Niewątpliwie ta sprawa budzi bardzo, ale to bardzo poważne wątpliwości. A sam Sławomir Neumann w dzisiejszej rozmowie z Radiem Gdańsk powiedział, że nie zmienił zdania o działaczach Platformy Obywatelskiej w Tczewie. Wyjaśnił, że miał na myśli wyłącznie lokalnych działaczy. To jest sprzed 2 lat odgrzany kotlet. Dotyczyło działaczy Platformy w Tczewie i tu niestety zdania nie zmieniłem, bo jeden z tych działaczy właśnie te nagrania nie wykonywał. Już nie jest w Platformie. Sławomir Neumann w nagraniu komentował także działalność Komitetu Obrony Demokracji. Powiedział, że KOD jest niczym, a kodziarze to żadna siła. Dzisiaj zdania nie zmienia. Mój stosunek do KOD-u jest identyczny. KOD jest organizacją pozarządową, opozycją uliczną i nie jest partią polityczną i nie ma siły politycznej. I o tym mówiłem. Rozmawialiśmy w tej rozmowie o KOD-zie tczewskim, o tym, czy będą wystawiać listy, czy nie. Ujawnienie tych nagrań właśnie teraz ma cel czysto polityczny, twierdzi wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej. To są taśmy podobno z wyborów samorządowych. Są wyjęte dokładnie w tym momencie, kiedy stajemy w wyborach do parlamentu, kiedy Polacy zajmują się bardzo ważnymi sprawami, chcą dokonać właściwego wyboru i wiedzieć, co proponują politycy w sprawie właśnie sądownictwa, w sprawie ochrony zdrowia, w sprawie edukacji i na ten temat chcą rozmawiać Polacy. Tymczasem zdaniem rzecznika prezydenta Błażeja Spychalskiego ujawnione dziś taśmy są szokujące i mogą zaszkodzić Koalicji Obywatelskiej. W ogóle te taśmy, taki dość knajacki powiedziałbym język, no na pewno to nie pomoże Koalicji Obywatelskiej, tym bardziej, że Sławomir Neumann, proszę pamiętać, jest szefem klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, więc to z całą pewnością nie pomoże. To jest takie pokazanie podejścia do średnich, małych miast, miasteczek czy wsi ze strony tej konkretnej partii politycznej. Czy ja tak w każdym razie to odbieram. To na pewno już z całą pewnością nie pomoże ani wyborczo, ani w ogóle Koalicji Obywatelskiej. To jest w istocie powiedzenie, że duże miasta, i zresztą on tam wymienia te duże miasta, Łódź, Gdańsk, prawda, Warszawę, Poznań, to jest coś, co nas interesuje, natomiast cała reszta no nie jest specjalnym zainteresowaniem obdarzana przez pana przewodniczącego Neumanna. Zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powiedział zaś na konferencji prasowej, że działacze Platformy nie szanują Polaków mieszkających w małych miejscowościach. Takie jest podejście Platformy Obywatelskiej do wyborców i do dużej części Polski. Myślę, że warto, żeby to wziąć pod uwagę, kiedy za tydzień z okładem w niedzielę 13 października pójdziemy do lokali wyborczych i będziemy decydować, komu chcemy powierzyć stery w Polsce na kolejne 4 lata. Zdaniem posłanki Prawa i Sprawiedliwości Anny Lichockiej taśmy Neumanna ujawniają źle pojętą solidarność partyjną. To jest pokazanie cynizmu w podejściu do jakby zasad takich oczywistych przyzwoitości, uczciwości urzędników, które się desygnuje. To znaczy wiadomo, że to w ogóle nie ma znaczenia. Może być gangster, może być złodziej, byle był w Platformie i byle by udało się opinii publicznej sprzedać tę historię tak, że jest atakowany przez Prawo i Sprawiedliwość, że akt oskarżenia sformułowany przez prokuraturę, instytucję polskiego państwa, jest tak naprawdę atakiem Prawa i Sprawiedliwości. Wypowiedzi Sławomira Neumanna krytykują też politycy opozycji. Platforma Obywatelska nie wyciągnęła wniosków z afery podsłuchowej, tak uważa Piotr Kusznieruk z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Odnoszę wrażenie, że Platforma Obywatelska po sprawie z 2015 roku, a w zasadzie 14 i 15 mówimy o taśmach Sowy, no niewiele się nauczyła. Ci politycy zachowują się nieelegancko, opowiadają sobie jakieś tam dziwne rzeczy. Natomiast zadziwiającym jest fakt przekonania, że ludzie się polityką nie interesują. Myślę, że utrzymywanie takiej świadomości przez wysokiej rangą polityka Platformy Obywatelskiej to jest szkodzenie samemu sobie. Wewnętrzne przekonanie, że to jak się robi politykę nie ma żadnego znaczenia i jak się w tej polityce zachowujesz, bo wyborcy i tak zagłosują na ciebie albo nie zagłosują, jest po prostu błędem w kampanii politycznej i może to się niestety odbić na wynikach Platformy Obywatelskiej. Spotkanie szefa klubu parlamentarnego Sławomira Neumanna z lokalnymi działaczami w 2017 roku miało na celu m.in. znalezienie kandydata Platformy na prezydenta Tczewa. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. W Elblągu podpisał
podpisano umowę z generalnym wykonawcą przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Uroczyste podpisanie dokumentu na realizację projektu jest finałem wieloletnich starań o ponowne połączenie Elbląga z Morzem Bałtyckim z pominięciem kontrolowanej przez Rosję cieśniny Piławskiej. Wydarzenie w kapitanacie portu Elbląg jest finałem wieloletnich starań i dyskusji o ponownym połączeniu Zatoki Gdańskiej z Zalewem Wiślanym, powiedział minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Mówiło się, obiecywało się, że ta inwestycja musi być zrealizowana. Dzisiaj to staje się faktem. Prezydent Elbląga Witold Wróblewski zaznaczył, że jest to inwestycja, na którą mieszkańcy miasta i regionu czekają od lat. Mamy zainteresowanych, którzy chcą ulokować swoje inwestycje i wwozić towary i mam nadzieję, że ta dzisiaj podpisana umowa w końcu zakończy dyskusję budować, nie budować i czekamy z utęsknieniem na to, żeby jak najszybciej została zrealizowana. Na budowę nowej drogi wodnej składa się kanał o długości 1300 metrów, tor wodny o długości ponad 22 kilometrów, dwa porty osłonowe, sztuczna wyspa oraz infrastruktura hydrotechniczna i drogowa. Pierwsze jednostki popłyną nową drogą wodną w 2022 roku. Elbląg, Przemysław Lis, Polskie Radio. Ponad 880 milionów euro z unijnego budżetu zostanie przeznaczonych na modernizację polskiego systemu kolejowego. Komisja Europejska przyjęła dwa projekty dotyczące zwiększenia przepustowości i zagwarantowania szybkich oraz bezpiecznych przewozów. Komisja informuje, że do stycznia 2023 roku powinna się zakończyć realizacja obu projektów mających promować czysty i ekologiczny środek transportu w Polsce. Prawie 840 milionów euro zostanie przeznaczonych na modernizację połączeń kolejowych między województwem śląskim a łódzkim w ramach transeuropejskiej sieci transportowej. Chodzi o modernizację linii kolejowej o długości ponad 214 km na odcinku Chorzów-Batory z Duńska Wola-Karsznice. Dzięki tej inwestycji czas przewozu towaru i osób zostanie skrócony o prawie pół godziny. Ponadto osoby o ograniczonej sprawności ruchowej będą mieć łatwiejszy dostęp do infrastruktury kolejowej. Szczegóły drugiego projektu przedstawiła rzeczniczka komisji Natasza Berto. 43 miliony euro zostaną przeznaczone na zakup ponad 930 wagonów do przewozu kontenerów koleją. Celem jest przeniesienie przewozu towarów z dróg na tory kolejowe. To ma służyć ograniczeniu emisji dwutlenku węgla i zwiększeniu bezpieczeństwa na drogach przez zmniejszenie liczby jeżdżących po nich ciężarówek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Na Białorusi rozpoczął się spis ludności. To cykliczna akcja przeprowadzana w tym kraju co 10 lat, mająca ustalić podstawowe dane o mieszkańcach. W niektórych przypadkach ankieterzy będą mieli asystę. Spis ludności potrwa 27 dni. Ankieta składa się z 49 pytań, m.in. o narodowość, język ojczysty, wykształcenie, dochody oraz ewentualny zamiar wyjazdu za granicę. Swoje dane można przekazać kilkoma sposobami. Poprzez internet, w mobilnych i stałych punktach prowadzących spis ludności, czy bezpośrednio ankieterom. Do lokali, w których mieszkają osoby nadużywające alkoholu i wywołujące często awantury, ankieterzy przyjdą w towarzystwie milicjantów. W celu zabezpieczenia ludności przed oszustami odwiedzającymi domy uruchomiony został specjalny telefon. Korzystając z niego można będzie się dowiedzieć, czy do danego mieszkania przyszli prawdziwi ankieterzy. Pierwsze wyniki spisu ludności zostaną opublikowane w lutym przyszłego roku. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Powtórka programu. Świat w powiększeniu. Dobry dzień Państwu, Antoni Opaliński. Zapraszam na Świat w powiększeniu. Co dalej będzie się działo z Brexitem? Premier Boris Johnson złożył nową propozycję Unii Europejskiej. Wygłosił bardzo bojowe przemówienie na konferencji Partii Konserwatywnej w Manchesterze. Co będzie się działo dalej? Spróbujemy poszukać odpowiedzi na to pytanie. W naszym studiu pan dr Przemysław Biskup, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy ktoś się orientuje w tej chwili, do czego tak naprawdę w tym momencie dąży brytyjski premier? No pewnie ktoś się orientuje, aczkolwiek to trudno jednoznacznie to stwierdzić, nie będąc w jego najbliższym otoczeniu. Moja osobista interpretacja jest taka, że dąży
pierwszej kolejności do dotrzymania tego obecnego terminu Brexitu. Robi to na dwa sposoby równolegle, to znaczy z jednej strony przygotowuje się do wyjścia bez porozumienia, a z drugiej strony próbuje wynegocjować umowę z Unią Europejską. Wczoraj złożył oficjalną propozycję rewizji do traktatu o wyjściu podpisanego jeszcze przez panią May w listopadzie, po to, żeby jak on twierdzi, tak, żeby to umożliwiło ratyfikację tego porozumienia przez Izbę Gmin. I wydaje się, że po stronie Izby Gmin odniósł pewien sukces, po stronie Unii Europejskiej raczej chyba nie. Na razie reakcje są bardzo chłodne. To może opiszmy, na czym polega ta jego propozycja, bo znalazłem dużo różnych interpretacji w polskiej prasie, na przykład w Rzeczpospolitej wczorajszej napisano, że to trochę jest zbliżone do propozycji, którą w wywiadzie zresztą dla tej gazety zaproponował swego czasu szef naszego MSZ, ale z kolei w jednej z gazet libańskich, tureckich, żeby było śmieszniej, znalazłem wręcz taką interpretację, że właściwie to Boris Johnson w tej chwili pożycza od Chińczyków formułę jedno państwo, dwa ustroje, bo chce jakoś tak stworzyć dwa byty wewnątrz Zjednoczonego Królestwa o oddzielnych zasadach, a tak naprawdę na czym polega ta propozycja? Znaczy, chyba byłoby to bliższe tej opcji prezentowanej przez profesora Czaputowicza w lutym, ale tak naprawdę nie. Znaczy z tych dwóch, o których pan mówił, natomiast tak naprawdę nie. Generalnie Johnson proponuje dosyć moim zdaniem sprytnie taki układ, w ramach którego 26 państw Unii Europejskiej, czyli wszystkie poza Irlandią, byłyby, można powiedzieć, naprawdę bardzo dobrze obsłużone. I to jest w punkcie wyjścia proponuje akceptację podstawowego porozumienia z listopada. I to załatwia interesy 26 państw. Natomiast chcę głębokiej rewizji protokołu irlandzkiego, który dotyczył tak zwanego backstopu. I tutaj z kolei po pierwsze zapowiedział, że Wielka Brytania w całości nie pozostanie w Unii Celnej z Unią Europejską. Chce ograniczenia backstopu do samej Irlandii Północnej i co więcej, na mocno zrewidowanych warunkach. Po pierwsze, żeby ten zrewidowany backstop w ogóle wszedł w życie, musiałby się na to zgodzić Parlament Północnoirlandzki. I to by było tylko na 4 lata i po kolejnych 4 latach znowu musiałby się zgodzić i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, ten backstop w tej zmodyfikowanej wersji obejmowałby wyłącznie udział w Irlandii Północnej, samej Irlandii Północnej we wspólnym rynku, czyli można powiedzieć w wspólnej przestrzeni regulacyjnej Unii Europejskiej. To miałoby wyeliminować zasadniczo potrzebę prowadzenia na wyspie Irlandii, zwłaszcza kontroli fitosanitarnych. Ale Irlandia Północna wyszłaby razem z całą resztą Zjednoczonego Królestwa z Unii Celnej, czyli byłaby potrzeba prowadzenia kontroli celnych i te kontrole celne miały być prowadzone nie na samej granicy, tylko przede wszystkim w siedzibach importerów. W zależności od tego, w którą stronę import idzie, to albo po stronie irlandzkiej, albo po stronie północnoirlandzkiej, czyli brytyjskiej. No i w miarę możliwości też infrastruktura graniczna byłaby oparta na, powiedzmy, nowoczesnych technologiach, typu drony, kamery, zamiast takiej klasycznej infrastruktury granicznej, żeby ograniczyć przemyt. No tak, ale czy to nie jest tak, że to jednak jest rozwiązanie, które całkowicie narusza to wszystko, co chciałaby zachować Bruksela? No bo to jednak narusza jednolitość Unii Europejskiej tak naprawdę, bo tworzy jakąś wyjątkową tutaj przestrzeń w obrębie Unii. Znaczy, musimy mieć świadomość, że to jest generalnie spór oparty o zasadę kwadratury koła. I jeśli obie strony nie ustąpią w jakiejś mierze, nie okażą się stycznością, to zmienia się to w czystej postaci spór supremacyjny. I z takim sporem w tej chwili mamy do czynienia, z takim sporem supremacyjnym, w ramach którego za czasów pani May strona brytyjska, można powiedzieć, bardzo dużo poddała, jeśli nie wszystkie kluczowe elementy. I w związku z tym strona unijna była zadowolona, bo nie musiała przesadnie dużo ustępować na ten punkt. No tak, a pani May zapłaciła za to. Problem polega na tym, że to kosztowało panią May jej głowę polityczną, można powiedzieć. I Unia Europejska straciła partnera do rozmowy. No i ma w tej chwili takiego partnera, jak ma Borisa Johnsona. Osobiście uważam to bardzo łatwo wybrać sobie dalszych partnerów.
Partnera ma. No i pytanie, czy chcemy pozostać przy tym sporze supremacyjnym, czy chcemy spróbować czegoś pośredniego, gdzie no wtedy w założeniu każda strona musi trochę ustąpić. Jest to dylemat, który muszą nasi politycy i politycy brytyjscy rozstrzygnąć w najbliższym czasie. Tak, z jakimi spotkałem się tutaj interpretacjami, że właściwie tutaj w tym momencie, gdyby Unia chciała pójść nawet na jakiś kompromis, to największym problemem będzie Irlandia, no to bo to bezpośrednio narusza interesy Irlandii oraz prerogatywy rządu irlandzkiego. Pani May. Tak i nie. Problem z Irlandią, moim zdaniem, w tej chwili polega na tym, że po stronie irlandzkiej można powiedzieć, w konflikcie, interesy gospodarcze i bezpieczeństwa jest interesami bardziej, nazwijmy to, politycznymi. Z jednej strony można powiedzieć, że nie ma państwa bardziej zainteresowanego w tym, żeby zawrzeć porozumienie z Brytyjczykami niż Irlandią. Ale z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że Irlandia była przez wieki część rodzaju kolonii brytyjskiej. Dokładnie 100 lat temu uzyskiwała niepodległość. Dokładnie 100 lat temu mieliśmy do czynienia z usankcjonowaniem i później przeprowadzeniem podziału wyspy. Obecny rząd irlandzki jest uformowany przez partię, która 100 lat temu zgodziła się na podział wyspy. I to wszystko kładzie się na tą debatę polityczno-symboliczną. Na wyspę. Trzeba też dodać, że gdyby rząd irlandzki tak po prostu w tej chwili zgodził się bezproblemowo ustępować z Brytyjczyków, to właśnie z tych powodów również musiałby położyć swoją głowę pod topór na analogicznej zasadzie, jak pani May to zrobiła między listopadem a marcem. Listopadem zeszłego roku i marcem obecnego roku. Bardzo serdecznie dziękuję dr Przemysław Biskup, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo. Gościem Polskiego Rada 24 Antoni Opaliński. Dziękuję bardzo. Powtórka programu. Kapitał i praca. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na audycję Kapitał i Praca. W studiu jest ze mną gość, pan Zbigniew Żurek, wiceprezes Business Center Club. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu. Mamy więc reprezentację pracodawców, nie mamy dzisiaj reprezentacji związków zawodowych. Tak się zdarzyło, czekaliśmy na Grzegorza Sikorę z Forum Związków Zawodowych. No, ze względu na zdarzenie losowe nie mógł do nas dotrzeć. Możemy tylko powiedzieć, że życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. I pewnie Grzesiu, pozdrawiamy cię serdecznie. I pewnie będzie jeszcze z nami właśnie rozmawiał nie raz, ale tak się składa, że chyba możemy porozmawiać tylko jeden na jeden, dlatego że tak się składa, że sprawy, o których chciałabym dzisiaj porozmawiać, właściwie chyba brzmią jednym głosem, zarówno po stronie związkowej, jak i pracodawców, ale że tych spraw jest dwie, to w jednej znowu nie jestem do końca pewna, ale myślę, że bardziej precyzyjnie powie już o tym nasz gość. Mianowicie tą pierwszą sprawą, co do której, tak jak mówię, potrzebujemy pewnie precyzji, jest kwestia, no, która ostatnio stanęła, że tak powiem, zarówno w Radzie Dialogu, jak i w mediach, a chodzi o lustrację. Chodzi o lustrację członków Rady Dialogu Społecznego. I tutaj jest taki apel NSZZ Solidarność i Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, nowa organizacja pracodawców od niedawno istniejąca. Nowa organizacja pracodawców. Proszę Państwa, o co chodzi? Która godzina jest na świecie? Czyli jest, proszę Państwa, 5:37 dzisiaj rano. Dzisiaj 5, tak. Powinni poddać się obowiązkowej lustracji, czy nie, tak. Natomiast nie czuję się upoważniony do wypowiadania na czasie, że
wspiera podmioty związane z lobby, proszę Państwa, to jest lobby. To też jest tylko bogatszych na to stać, a nie wszyscy w Polsce są bogaci. Więc też musimy te rzeczy jedne ze sobą łączyć. I to jest jedna ta dziedzina, czyli doprowadziliśmy do tego, że ułożyliśmy system. Mamy zgodę Komisji Europejskiej, mamy pewne formy derogacji od pakietu zimowego. Do końca tego roku mieliśmy prawo nawet rozpocząć budowę jeszcze jednej elektrowni węglowej. Takiej elektrowni nowej nie rozpoczynaliśmy. Z górnikami uzgodniliśmy, że ostatnia jest węglowa Ostrołęka. No, niemniej jest jeszcze rozpoczęta budowa elektrociepłowni, ale na to mamy zgodę w ogóle na budowę elektrociepłowni węglowych po to, żeby likwidować nisko emisję z kominów. To tutaj Komisja Europejska nam notyfikując ustawę o kogeneracji, czyli bardzo ważną rzecz, żebyśmy mogli wspierać kogenerację, dlatego że to jest wytwarzanie ciepła jako boczny tor wytwarzanie razem ciepła i energii elektrycznej wspólnie, no to jest taka rola kogeneracji właśnie, żeby było jasne dla słuchaczy i wtedy nie ma, likwidujemy część tej kominowej emisji pyłowych zanieczyszczeń. To jest też istotne z takiego punktu widzenia, że zgoda komisji jest na to, żebyśmy także do sieci mogli dopłacać. Oczywiście to źródło pieniędzy musi być wskazane. I żeby ta pomoc publiczna była po to, żeby się opłaciło domy indywidualne nawet dołączać do sieci ciepłowniczych. A więc jest to ta walka z emisją. Także te wszystkie rzeczy ułożyliśmy z komisją. I dzisiaj możemy startować do energetyki odnawialnej. Czeka nas jeszcze po 25 roku odstawienie części najstarszych, części już po 21 roku najstarszych elektrowni. Natomiast w to miejsce będziemy musieli budować inne, więc będzie tutaj wypełniało to lukę zarówno energetyka jądrowa, jak i już budowana gazowa. Baltic Pipe gazociąg jest w budowie. Po 22 roku będzie czynny, będziemy i w tej dziedzinie bezpiecznie energetyczne, a więc będziemy mieli także paliwowe bezpieczeństwo, a także będzie ta różnorodność powoduje, że dzisiaj otwieramy się na odnawialne źródła energii, żeby w tej dziedzinie także nie być gorszym w Europie. I z tego się to się dowiedziałem w Komisji Europejskiej, no byłem na Radzie Ministrów Energii we wtorek i mogę powiedzieć tak, że tutaj jak raz Komisja Europejska za nas policzyła, że jak skończymy program Mój Prąd, to będziemy na czwartym miejscu w Europie pod względem ilości energetyki obywatelskiej, a więc tutaj też zaczynamy mieć pewne dokonania i cieszę się, że nasi widzowie i rolnicy i ci, co mają domki indywidualne, mają kawałek dachu, że jest takie zainteresowanie programem Mój Prąd, bo przy tej 5000 wsparciu bardzo się opłaci zakładać takie instalacje, bo wtedy nikt z Was nie musi się martwić, czy prąd będzie drożał, czy taniał. Będziecie mieli swój prąd po prostu. Bezpieczeństwo technologiczne, energetyczne Polskie, 30 minut naszego programu, to chyba kropla w całym morzu spraw i rozwiązań i problemów, które są zarówno i w technologii, jak i w energii. Naszym gośćmi Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, Krzysztof Tchórzewski, minister energii. Za chwileczkę pytania, czy Państwo dalej kandydujecie? Jeżeli kandydujecie, to gdzie, jak i dlaczego? A my wcześniej chcemy zaprosić naszych telewidzów, radiosłuchaczy do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Jak zawsze Państwa pytania dla naszych gości. Telefony do studia 56 657 00 11 lub 56 657 00 12. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Na zagranicy 48 56 657 00 13 lub 657 00 14. Pani Jadwiga Emilewicz kandyduje. No tak, przyjechałam dzisiaj do Torunia prosto ze swojego okręgu wyborczego, okręg 39 Poznań i powiat poznański, bardzo trudne miejsce dla nas, to
Przypomnijmy, że w ostatnich wyborach, w wyborach europejskich, to liczba głosów tych, których obóz Zjednoczonej Prawicy, który wygrał bezsprzecznie trzecie wybory z rzędu wygrane, no to tam niestety 23,9% oddanych na naszą listę, także naprawdę bardzo trudno określić. Dla przedsiębiorczości raczej bardzo dobry. Dla przedsiębiorczości dobry. Ja spotykam się z, no, z Poznań, Wielkopolska w ogóle, to jest to miejsce na mapie Polski, gdzie mamy najwięcej działalności gospodarczych na 100 mieszkańców. I to też, co ciekawe, myśmy ostatnio robili takie badania firm rodzinnych, 30-latków, czyli założonych 30 lat temu, po 89 roku. To proszę sobie wyobrazić, że w Poznaniu i Wielkopolsce ponad 60% firm założonych wtedy przetrwało do dzisiejszego dnia. To jest ponad wszelkie standardy europejskie, bo Eurostat europejski mówi o tym, że taka przeżywalność powyżej 5 lat to jest na poziomie 10%, więc tutaj Wielkopolska przedsiębiorczością stoi, no ale otworzyć technologią te, raczej też. I technologią zdecydowanie, i zdecydowanie też, bo to bardzo mocne, silne zaplecze akademickie z ogromnym centrum, Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii, gdzie są i naukowcy, i przedsiębiorcy, także ten potencjał rozwoju tam jest, ale jak mówią mi sami mieszkańcy, że czują się, że ten potencjał Poznania nie został wykorzystany w pełni od 89 roku i jest takim wielkim żalem, bo mieszkańcy sobie zdają sprawę, co wydarzyło się we Wrocławiu w ciągu tych 30 lat i jaki był punkt startu Wrocławia te 30 lat temu. I mówią, no tak, no wtedy myśmy byli jedną długość przed Wrocławiem, a dzisiaj to my nie widzimy w ogóle cienia Wrocławia przed sobą. Także no, ewidentnie jest tak, że politycy lokalni nie byli mocnymi ambasadorami spraw Poznania w Warszawie. No i moim zadaniem, i tak sobie tak definiuję swój cel na najbliższe 4 lata, jeśli wyborcy mi zaufają, to właśnie bycie tym mocniejszym ambasadorem w Warszawie. Teraz trzeba być ambasadorem nie tylko w Warszawie, ale i w Europie, i w świecie. No to prawda, to starałam się robić przez ostatnie 4 lata bardzo mocno, zresztą wspierając pana ministra w kilku ważnych dla Polski notyfikacjach pomocy publicznej, czyli zatwierdzeniu tego, że państwo polskie decyduje się wspierać taką czy inną branżę dodatkowymi środkami, co zawsze jest trudne i niemile widziane w Komisji Europejskiej, więc takie... Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii jest mocno wpisane w rozwój polskiej gospodarki. No, my jesteśmy tym działem... Głosownik wszystkich innych ministrów. To prawda, że jesteśmy takim łącznikowym i ze środowiskiem, i z energią, i z nauką, szkolnictwem wyższym, bo gospodarka jest wszędzie.